Już po raz ósmy katowiccy seniorzy spotkali się na rynku, aby wspólnie zamanifestować swoją obecność w przestrzeni miasta. Tylko w stolicy województwa śląskiego mieszka około 80 tysięcy seniorów, co stawia przed miastem zupełnie nowe wyzwania. O starzejącym się społeczeństwie i o tym, jak reagować na jego potrzeby, Karolina Komada. W samych Katowicach jest ich prawie 80 tysięcy. Jak mówią, jeśli ktoś chce, to nawet będąc na emeryturze może mieć wiele zajęć. Wyjście do parku, zwiedzanie planetarium. Jutro mamy w skansenie taki wykład, jak seniorzy mają sobie radzić w życiu. No, udzielam się czynnie. Zamiast siedzieć w domu, mam swoje lata, więc po co mam siedzieć i się nudzić, zamartwiać chorobami, które mam, bo kto ich nie ma w moim wieku, ale ja wolę wyjść do ludzi. Albo wychodzimy na chwilki, jeździmy do Sosnowca na stawiki, robimy jakieś prace ręczne, takie biotylki, kwiatki różne, bardzo fajnie. Także super, a w domu kultury no to też już. Zawsze mam jakieś spotkania, jakieś przedstawienia, zawsze coś się dzieje. Wsparcie najstarszych mieszkańców jest bardzo ważne, bo jest ich coraz więcej. Trend starzenia się społeczeństwa będzie tylko postępował. Dlatego miasta muszą się przygotować na te zmiany demograficzne. Przykładowo w Katowicach powstał specjalny program Katowicki Senior w Mieście, który oferuje zajęcia sportowe, kulturalne, edukacyjne czy prozdrowotne. Jest też specjalny telefon zaufania. Ten telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 19. I seniorzy mogą dzwonić z różnymi problemami, a przede wszystkim ci, którzy sobie chcą porozmawiać. Ci, którzy rzadko wychodzą z domu i ich kontakty z drugim człowiekiem są bardzo ograniczone. W ramach programu działa też Katowicka Srebrna Książka dla seniorów. Do domów i mieszkań można zamówić telefonicznie książki z miejskich bibliotek, które potem są dostarczane przez tak zwany książkobus. A oprócz miejskich programów seniorzy mogą liczyć na wsparcie w lokalnych fundacjach. Już wkrótce jedna z nich otwiera Centrum dla Seniorów, czyli Ministerstwo Samotności. Nie tylko będzie pyszny obiad, bo codziennie będzie restauracja serwowała gorące posiłki, będzie kawiarenka, będzie sala ćwiczeń dla seniorów, ale także, co jest bardzo ciekawe, będą fajfy. Będą potańcówki, będą miejsca, gdzie osoby starsze będą mogły właśnie poczuć się młodo, bo my wiemy, że żeby przedłużyć życie, żeby nie było samotności, to trzeba przede wszystkim mieć społeczność, po drugie ruch, uśmiech, zdrowie, właśnie to jest to, a po trzecie mieć chęć życia, chęć pomocy drugiemu człowiekowi. O ile różnych zajęć dla seniorów jest dużo, o tyle brakuje specjalistów, którzy zajmują się leczeniem najstarszych mieszkańców. W całym województwie śląskim jest tylko 12 oddziałów geriatrycznych. Pomiędzy 80 a 90 rokiem życia zdarzają się pacjenci jeszcze starsi. To są pacjenci zazwyczaj, którzy mają kilka chorób współistniejących, którzy mają kłopoty z pamięcią, którzy mają różnego rodzaju inne objawy, których leczenie jest trudne dla lekarza rodzinnego. To są pacjenci, którzy bardzo często biorą kilkanaście albo więcej leków. No i właśnie geriatra zajmuje się takimi pacjentami po to, żeby te problemy zdiagnozować. Często ta diagnoza brzmi demencja lub Alzheimer. W wielu sytuacjach rodzina nie jest w stanie zaopiekować się takim chorym, a miejsc w różnych ośrodkach brakuje. Dlatego wchodząc w wiek seniora warto przede wszystkim być aktywnym, co wpływa nie tylko na samopoczucie, ale i zdrowie.